Witam serdecznie Państwa na kolejnym webinarze Akademii Cyfrowego Edukatora. Dzisiaj w odcinku przeznaczonym dla administratorów szkolnych sieci IT. Dzisiaj temat bardzo ciekawy. Będziemy rozmawiać o tym, jak uniknąć zasypywania administratora sieci różnymi prośbami, które są powtarzalne i podobne do siebie. Będziemy mówić o organizowaniu wsparcia dla użytkowników Office 365 w szkole i odpowiadaniu na różne prośby i pytania przez cały zespół, a nie tylko przez administratora, czyli o angażowaniu dyrekcji, liderów aplikacji Office 365, o wewnętrznych szkoleniach, roli wychowawców i różnych dostępnych zasobach. Dzisiejszy webinar poprowadzi Rafał Michałowski, nauczyciel informatycznych przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych imienia profesora Groszkowskiego w Białymstoku oraz w Akademickim Liceum Politechniki Białostockiej, członek społeczności Microsoft Innovative Education Expert. Panie Rafale, oddaję panu głos. Zapraszam państwa do udziału w webinarze. Dziękuję bardzo za oddanie mi głosu. Mam nadzieję, proszę państwa, że dobrze mnie słychać. Witam państwa jeszcze raz serdecznie, nazywam się Michałowski Rafał i będę miał przyjemność dla państwa poprowadzić dzisiejszy webinar dotyczący dość trudnego i angażującego tematu, jakim jest organizacja wsparcia dla użytkowników Office 365 w szkole. Szanowni państwo, jest to temat, który jest bardzo istotny, gdyż w zależności od tego, jak sobie z tym tematem, może tak, jak sobie z tym tematem poradzimy, to albo możemy mieć troszeczkę więcej snu i więcej czasu dla siebie, albo możemy go nie mieć wcale. Ja zajmuję się usługami Office 365 od 2012 roku. Udało mi się już wdrożyć tę usługę w kilku placówkach, także z punktu widzenia swojego doświadczenia również państwu będę chciał przekazać te informacje, jak mniej więcej to wszystko wygląda. Też będę chciał państwu pokazać pewien element, z którego pewnie też część z państwa może skorzystała, może nie wszyscy administratorzy jeszcze wiedzą, jak coś takiego zrobić, także też będę się starał państwu zaprezentować gdzieś tam ten drobny element. Natomiast w ramach takiego wstępu, proszę państwa, słowo wsparcie, tak sobie pozwoliłem odszukać znaczenie słowa wsparcie według słownika PWN i proszę państwa, to jest pomoc udzielana komuś, zwłaszcza pomoc materialna. Ja celowo pochyliłem sobie ten tekst, zwłaszcza pomoc materialna, tylko i wyłącznie w tym celu, abyście państwo nie patrzyli na ten element, natomiast drugie znaczenie, które znajduje się w słowniku, też mi się bardzo podoba i wydaje mi się, że może nawet bardziej oddaje te wsparcie, jakim jest działanie bojowe mające na celu wzmocnienie głównego ataku, też oddziały bojowe prowadzące do takiego działania. Także proszę państwa, możemy powiedzieć, że my w ramach tej usługi Office 365 znajdujemy się może na takim froncie, oczywiście nie jest to front wojenny, ale na pewno jest to front, gdzie znajdujemy się pomiędzy nauczycielami, pomiędzy uczniami i pomiędzy wszystkimi użytkownikami tak naprawdę usługi Office 365. I organizacja tego wsparcia, proszę państwa, tak naprawdę wydaje się tematem może mało istotnym, z drugiej strony każdy z nas, kto administruje usługą, ma świadomość tego, że no to wsparcie jest potrzebne. Nauczyciele zasypują nas różnymi informacjami, uczniowie, także tutaj to wsparcie na pewno jest potrzebne, dlatego te drugie określenie, które wydaje mi się, że też trafnie oddaje to, co się dzieje podczas takiego wsparcia, tak? Czyli są to działania, których się nie zawsze możemy spodziewać, nie zawsze możemy oczekiwać. Natomiast proszę państwa, to wsparcie też wynika z naszej rzeczywistości szkolnej, bo tak jak do tej pory, tak i pewnie cały czas, usługa Office 365 pojawiła się już prawie 10 lat temu, ona wcześniej może nie nazywała się Office 365, ale była dostępna dla szkół i w tym momencie, proszę państwa, gdy się tylko usługa pojawiła, no to
Ja przy pierwszym wdrażaniu zadałem sobie kilka takich pytań, proszę Państwa, gdy ta usługa się pojawiła i te pytania pozwoliły mi gdzieś tam ustalić dalszy tok pracy, natomiast z tymi pytaniami być może też zmierzyliście się Państwo, natomiast no, rzeczywistość pokazała, co tak naprawdę dzieje się aktualnie. I proszę Państwa, to są takie podstawowe pytania zawsze przy wdrażaniu każdej usługi, tak? Czy dana placówka, ja tu już odwołuję się bezpośrednio do szkół, czy szkoła jest przygotowana do korzystania wdrożenia z usługi Office 365? Czy nauczyciele w szkole są przygotowani do korzystania z usługi 365? Czy klienci szkoły są przygotowani do korzystania z usługi Office 365? Czyli to są takie trzy podstawowe elementy, na które sobie trzeba odpowiedzieć. Te elementy nam od razu rzutują, z której strony w przypadku realizacji wsparcia będziemy mieli potencjalnych klientów, tak? Czyli tutaj już pojawiają nam się nauczyciele, pojawiają się nam klienci szkoły, czyli uczniowie i rodzice w przypadku szkół podstawowych, szczególnie w przypadku młodszych dzieci. Kolejny element to co z administracją usługi Office 365 w szkole. Na ten temat też trzeba sobie odpowiedzieć. I proszę Państwa, bardzo często po odpowiedzi na te pytania padało zawsze pytanie kolejne, więc po co wdrażać Office 365, proszę Państwa. I do roku 2020 do pewnej daty nie było, odpowiedź na to pytanie była jedna i bardzo często, że nie ma sensu wdrażać takiej usługi. Natomiast proszę Państwa, co się stało, zaskoczyło nas wszystkich, nauczanie zdalne 12 marca 2020 roku. W tym momencie, jak się okazało, wszyscy nauczyciele niestety musieli przejść na kształcenie zdalne. W tym momencie część z Państwa, podejrzewam, doświadczyła też jak gdyby takiego wymagania, że po stronie administratora platformy Office 365 leży wszystko i tutaj ten temat wsparcia był bardzo ważny, ale też nikt się nie zastanowił, że ten temat wsparcia był potrzebny również w tym okresie dla administratora. Natomiast proszę Państwa, ja ze swojego doświadczenia już miałem przygotowane we wszystkich placówkach, z którymi współpracuję, usługi Office 365. Były wykonane odpowiednie kroki i w tym momencie gdzieś tam pozwoliło mi to na dalsze działanie i na dalszą pracę w miarę bezstresowy sposób. I proszę Państwa, dlaczego był ten sposób bezstresowy? Przede wszystkim, proszę Państwa, zależy to od dobrego klimatu, jakim jest wsparcie użytkownika w rzeczywistości szkolnej. Tutaj powiem Państwu tak, że w tym momencie najważniejsze jest chyba zrozumienie problemu przez kadrę kierowniczą. Jeżeli kadra kierownicza rozumie, że taki problem się pojawia, a kadra kierownicza w tym okresie marcowym bardzo szybko zauważyła, że jest ten problem, bardzo szybko zauważyła, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, którzy zostali niejako przymuszeni do korzystania z usługi Office 365, zaczęli potrzebować po prostu dodatkowych elementów, które trzeba było im w jakiś sposób zapewnić. Ja już nie mówię to o wsparciu finansowym na zakup sprzętu, na zakup chociażby kamer w niektórych przypadkach, ale po prostu typowe wsparcie z wdrożenia takiej podstawowej usługi, jaką jest chociażby Teams. Kolejny element, który tutaj będzie dobrym klimatem, to jest, proszę Państwa, uczenie się przez całe życie. I według mnie powinno być to motto dla wszystkich nauczycieli, którzy korzystają z usługi Office 365, ale nie tylko. Po prostu niestety całe życie musimy się rozwijać. I tutaj osoby, które gdzieś tam korzystały z tego, czyli poszukiwały rozwiązań, to też przy takim wsparciu były bardzo pomocne. Także byli nauczyciele, którzy i do dzisiaj oni są, którzy właśnie sami się rozwijają, sami poszukują gdzieś tam rozwiązań i potem tych nauczycieli, proszę Państwa, jak najbardziej można zaangażować właśnie do takiego supportu, który będzie świadczony na terenie szkoły. Kolejna rzecz, wsparcie użytkownika wymaga zasobów ludzkich i czasu i o tym jak gdyby nikt nie mówi, nikt na to nie zwraca uwagi. Natomiast proszę Państwa, no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że w tym momencie każda interakcja, czy każda odpowiedź na e-mail, każda odpowiedź na prośbę kolegi, koleżanki, na przykład nauczyciela z pracy, to jest angażowanie niestety zasobów ludzkich i czasów. I komuś z boku wydaje się, że to nie trwa
że to jest przecież tylko jedno pytanie, tylko nikt nie widzi na przykład maili, jeżeli jest placówka, która ma na przykład około 1800 użytkowników, oto tych maili dotyczących błahych rzeczy przychodzi mnóstwo. W tym momencie też gdzieś tam po stronie placówki potrzebne jest przeznaczenie pewnych zasobów ludzkich, jak i wygospodarowanie czasu, aby ten element wsparcia, proszę Państwa, zrealizować. I ostatni punkt, chyba najważniejszy, który tutaj Państwu też zapisałem, za wsparcie odpowiadają wszyscy pracownicy szkoły, nie tylko administrator. Tak jak zwykle przyjęło się, że tym administratorem w bardzo wielu szkołach jest po prostu osoba, która uczy informatyki, no to tak to wygląda, że jak gdyby to spoczywało na tej osobie. Natomiast nie bierze się pod uwagę, że pewna rola spoczywa chociażby na wychowawcach klasy. Ja wiem, że tutaj przy wsparciu, mówiąc o wychowawcach klasy, możemy do tego podejść w taki sposób, że no ale jak wychowawca ma udzielić wsparcia, na przykład ktoś, kto nie uczy przedmiotów informatycznych, ktoś, kto nie ma zacięcia informatycznego, czy dla takiej osoby uda się coś takiego zrobić. Także proszę Państwa, tutaj jak najbardziej taka osoba też powinna uczestniczyć we wsparciu, czyli wychowawca, który dodatkowo de facto otrzymuje gratyfikację za to, że pełni taką funkcję, czyli w tym momencie tutaj jak gdyby jest to po stronie wychowawców. Wcześniej mówiłem o uczeniu się przez całe życie i tutaj proszę Państwa są nauczyciele, tak zwani, można by było ich nazwać liderami, którzy też gdzieś tam mogą dzielić się tą wiedzą, ale również poza nauczycielami, oczywiście kadra kierownicza, bez której to wsparcie nie będzie miało sensu przede wszystkim, bo też kadra kierownicza powinna wypracować pewne metody, pewne mechanizmy działania takie, żeby przy ograniczonej liczbie zasobów ludzkich, bo nie będziemy się oszukiwać, w różnych szkołach jest to różnie, jeżeli jest to jeden nauczyciel przedmiotów informatycznych, no to w tym momencie on dodatkowo jeszcze bardzo często obsługuje i sieć teleinformatyczną i jeszcze jakieś inne urządzenia, ma na głowie pracownię i w tym momencie jeszcze do niego dochodzi, jest dorzucone nie dość, że integracja usługi, to również i wsparcie dla tych użytkowników. I proszę Państwa, jak sobie z tym radzić? W tym momencie są trzy podstawowe rozwiązania, o których Państwu powiem. Mam nadzieję, że nie zanudzę Państwa tym wywodem tych trzech rozwiązań. Będę starał się jak najmniej poświęcić czasu na te przekazywanie Państwu informacji. Natomiast stosowane praktyki, proszę Państwa, i to jest praktyka, która jest faktycznie dobrą praktyką, że w placówce znajduje się wydzielona komórka, tak, która tak naprawdę zajmuje się tylko i wyłącznie właśnie zarządzaniem daną usługą, na przykład usługą Office 386 i jeżeli znajduje się taka komórka, w tej komórce są zatrudnione jakieś osoby, to w ramach tej komórki spoczywają następujące obowiązki, które tutaj Państwu wypisałem, wdrożenie danej usługi, szkolenie pracowników z zakresu wykorzystania tej usługi, jak również klientów, jeżeli jest to szkoła, czyli szkolenie na przykład uczniów, jeżeli jest to uczelnia wyższa, szkolenie studentów oraz docelowo również wsparcie. Takim przykładem, proszę Państwa, jest Politechnika Białostocka. W przypadku Politechniki Białostockiej istnieje taka komórka, która zajmuje się tylko usługą Office 365. Z tego co wiem, w tej komórce pracują 4 osoby, które są zatrudnione właśnie do obsługi usługi Office 386, jak również te osoby właśnie zajmują się i szkoleniami dla uczestników, jak również zajmują się wsparciem. Proszę Państwa, to jest najlepsze rozwiązanie. Niestety do praktyki szkolnej takie rozwiązanie, proszę Państwa, w żaden sposób nie da się, takiego rozwiązania w żaden sposób nie da się dopasować, żeby byli zatrudnieni pracownicy administracyjni, którzy będą zajmować się tylko taką usługą. Także tutaj, jeśli chodzi o praktykę szkolną, ten element nie jest do zastosowania. W przypadku większych organizacji, takich jak uczelnie wyższe, oczywiście są odpowiednie działy, które się zajmują z sekcją IT i być może są też wydzielone komórki w tych działach, tak jak w przypadku Politechniki Białostockiej, gdzie
jest organizowane właśnie wsparcie, jak również wdrażanie i szkolenia poprzez odpowiednią komórkę. Także proszę Państwa, to jest ten taki przykład w miarę optymalny, niestety nie do zastosowania w szkole. Drugim rozwiązaniem praktycznym, z którym możemy się spotkać w niektórych placówkach edukacyjnych, jest to pojedyncza osoba zatrudniona na stanowisku administratora. I proszę Państwa, zdarzają się takie przypadki, że jest po prostu zatrudniony administrator w szkole i ten administrator zajmuje się de facto znowu wszystkimi innymi ważnymi elementami związanymi z infrastrukturą teleinformatyczną, oprogramowaniem, funkcjonowaniem innych działów, tak jak kadry, tak jak księgowość, które też znajdują się w placówce edukacyjnej. Czasami ta osoba jeszcze odpowiada za stronę internetową, także tutaj też tych zadań możemy, proszę Państwa, spotkać dość dużo, które spoczywają na takiej osobie. Bardzo często jest to też nauczyciel, który został oddelegowany do zajęć edukacyjnych, i w ramach tych zajęć edukacyjnych ma obniżone pensum i dodatkowo w ramach na przykład dodatkowego półetatu gdzieś tam pełni rolę administratora. Także to jest ten taki drugi rodzaj, gdzie jest jedna osoba, natomiast proszę Państwa, w tym wypadku o ile ta osoba jest w stanie poradzić sobie z wdrożeniem usługi, o tyle element, jakim jest szkolenie, ja tutaj zaznaczyłem na czerwono, gdyż szkolenie wymaga też określonej liczby czasu dostępności zarówno nauczycieli, jak i uczniów, a może przede wszystkim nauczycieli. Dodatkowo proszę pamiętać, że ta osoba realizuje tak zadania z pensum administracyjnego najczęściej i ma ustalone na sztywno godziny pracy, także też te szkolenia może nie do końca mogą być zrealizowane przez tą osobę. Z drugiej strony też ilość obowiązków, jaka spoczywa na takim administratorze, po prostu może doprowadzić do tego, że ta osoba nie będzie w stanie nam przeszkolić kadry, nie będzie w stanie nam przeszkolić uczniów będących w szkole. Natomiast taka osoba już mniej więcej jest w stanie zapewnić wsparcie użytkownika, może nie na idealnym poziomie, ale oczywiście coś takiego jest w stanie wykonać, także te wsparcie możemy gdzieś tutaj zapewnić. Oczywiście ja mówię, proszę Państwa, o stosowanych praktykach, czyli tak, jak to wygląda w rzeczywistości, tak? Natomiast za chwileczkę powiem Państwu mniej więcej, jak to będzie wyglądało, jak to może wyglądać w sytuacji, gdy mamy ten element przemyślany. I proszę Państwa, stosowane praktyki, tu już rzeczywistość całkowicie szkolna w tym wypadku, czyli nauczyciel przedmiotów informatycznych, czy to ogólnokształcących, czy to zawodowych, który dodatkowo zarządza usługą Office 365. W tym momencie prawdopodobnie wdrożył tą usługę, prawdopodobnie też przygotował może wstępnie konta. Teraz jest to tyle lepiej, że można to wszystko zaimportować, jeżeli są dzienniki elektroniczne, także dwa ze znanych mi dzienników już pozwalają na eksportowanie danych z możliwością późniejszego importu do usługi Office 365, także tutaj to wdrażanie też jest proste. Natomiast proszę Państwa, w tym wypadku, ponieważ jest to czynny nauczyciel, który ma normalne zajęcia w pełnym wymiarze godzin, w tym momencie, jeżeli chodzi o szkolenia, no to teoretycznie w tym czasie, co pracują inni nauczyciele, w tym samym czasie pracuje ten nauczyciel. Natomiast w czasie wolnym musiałby realizować szkolenia, no i tutaj znowu jest kwestia chociażby rozliczeń finansowych, to o czym mówiłem na początku, czyli czas jako zasoby ludzkie i zasoby ludzkie, o których mówiłem już Państwu wcześniej. I to jest ten element, gdzie szkolenia w tym momencie jak gdyby no, nie wchodzą teoretycznie w grę, proszę Państwa, jak również i wsparcie w takim przypadku, gdzie to zrzuci się na jedną osobę, no też niestety ta osoba sobie nie poradzi, której to zajęcie jest jakimś dodatkowym obowiązkiem, tak? Czyli to nie jest głównym zajęciem tej osoby. Natomiast tutaj Państwu zapisałem na dole, że jest to niestety sytuacja spotykana w większości szkół w Polsce. Mam okazję spotykać się z różnymi administratorami, z różnymi osobami, które zarządzają taką usługą Office 365 i proszę Państwa, tutaj niestety, ale
mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie po prostu te osoby nie mają już na inne rzeczy czasu, tak? I robią to jak gdyby w ramach swoich podstawowych obowiązków. I to jest ten przypadek, z którym spotykamy się, proszę Państwa, chyba najczęściej. Natomiast no, nie jest to idealny, wręcz jest to najmniej optymalny przypadek, bo tutaj ani szkolenia nie wchodzą w grę, ani wsparcie dla użytkownika, które jest bardzo, proszę Państwa, w tym momencie potrzebne. Także to była nasza rzeczywistość szkolna. Natomiast, proszę Państwa, ponieważ wsparcie jest dla użytkowników, a więc jakie problemy w tym wsparciu, proszę Państwa, mogą się pojawić i na jakim etapie? Tutaj, proszę Państwa, podstawowym problemem użytkowników w przypadku kadry zarządzającej to w momencie, gdy kształcenie na odległość stało się rzeczywistością, to bardzo często kadra zarządzająca, czyli dyrektor szkoły bądź wicedyrektorzy chcą mieć dostęp do aktywności w usłudze na przykład Teams, czyli chcą wiedzieć, czy dany nauczyciel w danym dniu o danej godzinie prowadził zajęcia, ile czasu poświęcił na prowadzenie tych zajęć, czy był zalogowany przez odpowiedni okres, czyli te wszystkie aktywności jak gdyby dla kadry zarządzającej są istotne. Natomiast tutaj trzeba sobie powiedzieć, że te aktywności znajdują się po stronie panelu administracyjnego. Oczywiście możemy udostępnić na przykład usługę administrowania Teamsami dla dyrektora placówki, ale jeżeli nie jest to osoba, powiedzmy w cudzysłowie techniczna, tak, czyli nie jest to osoba, która gdzieś tam ma pewne wyczucie tej informatyki w szerokim tego stopnia znaczenia, może się okazać, że ta osoba może narobić więcej problemów niż pożytku. Także tutaj jest to pierwszy element, z którym gdzieś tam kadra zarządzająca zgłasza się z prośbą i oczekuje wsparcia na tym etapie. Kolejny element, proszę Państwa, organizowanie spotkań, ponieważ już dzisiaj wszyscy organizują spotkania, także tutaj nie ma najmniejszego problemu, natomiast proszę Państwa, takie spotkania jak rada, jak posiedzenie rady pedagogicznej, gdzie trzeba przedstawiać różnego rodzaju dokumenty, gdzie te dokumenty powinny być udostępnione, ale w sposób zabezpieczony, gdzie dalej trzeba realizować na przykład głosowania, które odbywają się na Radzie Pedagogicznej. W tym momencie też to wsparcie, proszę Państwa, od kadry zarządzającej jest mocno oczekiwane i w tym momencie jest to taki kolejny element, z którym kadra zarządzająca zgłasza się, jeśli chodzi o wsparcie i z takimi rzeczami możemy się, proszę Państwa, spotkać. Kolejną rzeczą to są nauczyciele, proszę Państwa, i tu nie mówię tego w jakimś złym tego słowa znaczeniu, tylko po prostu nauczycieli jest dużo więcej, a więc i problemów jest dużo więcej. I tak to, co zauważyłem ze swojego doświadczenia, to co macie Państwo też wypisane, instalacje i konfiguracja Teams. Niestety bardzo często tak się zdarza, że nawet nauczyciel potrafi przyjść do placówki ze swoim laptopem i powiedzieć, że i poprosić, tak, żeby zainstalować mu aplikację Teams, a potem się okazuje, że na przykład jest system Windows 7. Okazuje się, że na przykład w tym komputerze nie pracuje kamera bądź inne elementy i tak naprawdę świadczenie tego wsparcia w tym momencie to jest też również świadczenie wsparcia z zakresu oprogramowania, z zakresu sprzętu danego użytkownika, tak? Czyli tutaj tak to mniej więcej może wyglądać. Kolejna rzecz, organizacja i zabezpieczenie spotkań, proszę Państwa. I tutaj w tym momencie też bardzo często słyszeliśmy, że tak, że na spotkania wchodzą inne osoby, że uczniowie wyłączają nauczycieli. Także tutaj też pojawia się taki konkretny problem. I powiem Państwu tak, dobrze, jeśli nauczyciel o czymś takim powie, to wtedy możemy w jakiś sposób zareagować, tak? Możemy nawet w niektórych przypadkach w ramach ustawień globalnych włączyć powyższe opcje, żeby spotkania były organizowane w odpowiedni sposób. Także możemy coś takiego sobie ustawić i zabezpieczyć, ale gdy mamy taką informację. Czyli to jest taki kolejny element, który gdzieś nam się może pojawić. Następnym elementem, proszę Państwa, to jest udostępnianie zadań i testów. I tutaj wydaje się, że jest to rzecz prozaiczna i bardzo prosta, natomiast nauczyciele nie zawsze zwracają uwagę na pewne elementy i na przykład
nauczyciel wykona test i go od razu udostępni. I ten test sobie wisi, uczniowie mają informację o tym teście, że on jest udostępniony, uczniowie mogą do tego testu wejść i potem nauczyciel jest zdziwiony, że na przykład uczniowie ten test już znają albo ten test już nawet jest rozwiązany, a przecież on miał być dostępny wcześniej. Bardzo często jest też tak, że udostępnione zasoby w zadaniach, na przykład w aplikacji Teams, bądź inne pliki, nie posiadają statutu chociażby włączonego do edycji i nauczyciel udostępnia pewne elementy, ale okazuje się, że uczniowie z nimi nie mogą pracować. Czyli to jest takie typowe wsparcie użytkownika właśnie pod tym kątem. Kolejna rzecz, proszę Państwa, udostępnianie ekranu, rzecz bardzo prozaiczna, aczkolwiek jak się okazuje, nie wszystkim to udostępnianie ekranu wychodzi i tutaj też użytkownicy zapominają o tych naszych wskazówkach, tak, że powinniśmy najlepiej, jakbyśmy pracowali w aplikacji Teams, najlepiej, żeby nie korzystać przy udostępnianiu ekranu z przeglądarek internetowych, ale niestety tutaj, proszę Państwa, też ten element jest, proszę Państwa, w tym momencie nieporuszany. Jak gdyby nauczyciele nie zwracają uwagi na tą informację, jaką się dla nauczycieli przekazuje. Kolejna rzecz, proszę Państwa, przygotowanie materiałów online też w tym momencie, w tym okresie bardzo gorącym ten element też gdzieś tam wystąpił i proszę Państwa, korzystanie z zewnętrznych aplikacji, tak, czyli nauczyciele chcą integrować to, co mają w innych środowiskach, w innych chmurach, można tak w cudzysłowie powiedzieć, z tym elementem, który występuje w usłudze Office 365, chociażby ostatnio bardzo modny stał się test portal, bo dużo nauczycieli zaczęło korzystać i ja mam teraz też miałem kilka zapytań właśnie o ten element i w tym momencie automatycznie, proszę Państwa, w ramach wsparcia gdzieś sobie z tym w jakiś sposób starałem się poradzić. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o nauczycieli, to są to te podstawowe problemy. Ja już, proszę Państwa, nie mówię o takich głównych problemach, które dotyczą wszystkich grup. I ostatni element, proszę Państwa, to problemy uczniów. W przypadku uczniów, proszę Państwa, nie ma tych problemów zbyt wiele, bo to jest tylko problem instalacji oprogramowania bardzo często, w szczególności problem logowania. Natomiast częściej pojawiają się problemy związane z przesyłaniem zadań i testów ograniczonych czasowo. Tutaj uczniowie niestety nie pamiętają o tych elementach i tutaj no, niestety, proszę Państwa, w jakiś sposób to trzeba też rozwiązać, żeby potem nie było zarzutów pod kątem placówki, no, a skupić to się również może na administratorze, tak, że coś tutaj po tej stronie naszej nie działa. I to jest, proszę Państwa, podstawowe problemy grup użytkowników. Natomiast, proszę Państwa, na początku wdrażania usługi, w szczególności gdy dotyczyło to kont, które były jak gdyby importowane z dzienników elektronicznych, nazwy użytkowników i hasła, może same hasła nie, ale nazwy użytkowników, które są generowane, są bardzo długie i w tym momencie naprawdę uczniowie mają problemy z tym logowaniem, dlatego tutaj ja wspomniałem o tym logowaniu, bo niestety w jakiś sposób trzeba dokonać redystrybucji loginów, redystrybucji haseł, żeby to wszystko mogło trafić do uczniów. Proszę Państwa, powiem tak, w pierwszym momencie oczywiście wszystko skupia się na przysłowiowym wsparciu, czyli na osobie odpowiedzialnej za zarządzanie tak naprawdę platformą. Natomiast docelowo, proszę Państwa, no niestety nie może tak być, że osoba, która jest administratorem i na przykład zarządza platformą, robi wszystko za wszystkich. W związku z tym, jak sobie, proszę Państwa, poradzić ze wsparciem? Krok pierwszy, proszę Państwa, to jest kadra pedagogiczna musi zostać koniecznie przeszkolona w zakresie podstawowej obsługi narzędzi Office 365. I proszę Państwa, w każdej placówce, w której gdzieś tam odpowiadałem za wdrażanie, to wdrażanie właśnie usługi Office 365 było realizowane w sposób kompleksowy, czyli najpierw była wdrażana usługa tylko i wyłącznie dla nauczycieli, tylko i wyłącznie po to, żeby nauczyciele mogli z tej usługi zacząć korzystać.
Były przeprowadzone podstawowe szkolenia. Te szkolenia też nie były realizowane w taki sposób gdzieś tam oderwane od rzeczywistości, tylko po prostu no, po konsultacji z nauczycielami były określone elementy, które będą im potrzebne. I ja to po prostu nazywam w zakresie podstawowej obsługi narzędzi Office 365, bo tutaj w zależności od danej placówki zakres tych narzędzi i zakres ich wykorzystania będzie różny, proszę Państwa. Natomiast jak najbardziej ten element powinien być wykonany. Nawet, proszę Państwa, w przypadku przedszkoli okazuje się, że też jest potrzeba, mimo że tam nie ma nauki zdalnej, ale pewne narzędzia z usługi Office 365 bardzo fajnie się sprawdzają. Także to jest pierwszy element. Gdy ten element już, proszę Państwa, zadziała, to drugim elementem jest przeszkolenie uczniów z podstawowej obsługi Teams, ponieważ tutaj mówimy o pracy zdalnej w tym momencie, także uczniowie jak gdyby przede wszystkim korzystają z aplikacji Teams, jeżeli szkoła zdecydowała się na takie rozwiązanie oczywiście. Także tutaj tych uczniów niestety z obsługi aplikacji Teams trzeba gdzieś tam wykonać. No i tutaj ten element niestety, ale bardzo często spoczywa na zajęciach z informatyki, z tym, że proszę Państwa, w przypadku placówek, z których pracuję, jest to realizowane w taki sposób, że nawet że w trakcie zajęć stacjonarnych Teamsy są wykorzystywane, także wszyscy nauczyciele, którzy uczą informatyki, korzystają z Teamsów tylko i wyłącznie po to, aby uczniowie gdzieś tam byli nauczeni korzystać właśnie z tej aplikacji. Także to są takie, proszę Państwa, dwa podstawowe kroki, które muszą być spełnione i proszę Państwa, do spełnienia tych kroków niestety niezbędna jest dyrekcja. Także tutaj dyrektor placówki w tym wypadku jest konieczny. Przede wszystkim szkolenie kadry pedagogicznej, jak również gdzieś tam dostosowanie, jak również gdzieś tam te zalecenie, aby jednym z narzędzi, które będą wykorzystywane na zajęciach z informatyki, będzie dodatkowo na przykład aplikacja Teams. Oczywiście można odpowiednio dobrać do tego efekty kształcenia z podstawy programowej, także można zmodyfikować pewne elementy, tak, aby wszystko było zgodne z prawem, bo być może gdzieś tam komuś w głowie się zrodzi, no tak, ale jak mamy wykorzystać Teamsy? Wymaga to troszeczkę pracy, ale tak jak mówię, możemy sobie z tym poradzić. To jest pierwszy element, bez którego, proszę Państwa, nie powinniśmy iść dalej. Tak? Jeżeli ten element nie zostanie wykonany, proszę Państwa, to dalej niestety nie przejdziemy. W tym momencie dalej, idąc dalej, ugrzęźniemy z naszym wsparciem, bo nieprzeszkolona kadra zarzuci nas pytaniami, nieprzygotowani uczniowie, będzie taka sytuacja, że w razie tego, co dzieje się teraz, czyli w razie nauki zdalnej, po prostu będziemy zarzuceni tymi wszystkimi elementami. Jeżeli Państwo przyglądali się do tego, co wcześniej gdzieś tam podałem, o czym wcześniej mówiłem, to proszę Państwa, kolejny element, jak sobie radzić ze wsparciem, to jest krok drugi. Proszę Państwa, tutaj w ramach drugiego kroku w placówce warto przygotować bazę zawierającą samouczki. Ja nie mówię, że te samouczki powinniśmy przygotować sami, proszę Państwa. Jeżeli przekopiemy internet, to tutaj jak najbardziej znajdziemy mnóstwo gotowych samouczków w formie tekstowej, jak i w formie tutoriali, nagrań wideo, które pozwalają, albo inaczej, które pokazują, jak skorzystać z poszczególnych funkcji, jak na przykład dodać zadanie, jak stworzyć test, jak uruchomić bezpiecznie spotkanie, jak wykorzystać zasoby, które gdzieś tam się znajdują, jak przekonwertować pliki, aby były dostępne bezpośrednio w usłudze Office 365. Także te wszystkie elementy, proszę Państwa, się znajdują, są dostępne, my nie musimy ich sami tworzyć, chyba że mamy jakieś specyficzne rzeczy, gdzie nie mamy gotowego tutorialu, proszę Państwa, to korzystając chociażby z aplikacji Teams i udostępnienia ekranu możemy taką rzecz nagrać i możemy z takiej rzeczy skorzystać. Także to jest ten element podstawowy. Druga rzecz, proszę Państwa, scedowanie roli resetowania haseł na wychowawców klas. I tutaj, proszę Państwa, może się gdzieś tam Państwu wydać to bardzo, ale to bardzo kontrowersyjne. Natomiast, proszę Państwa, tak jak powiedziałem wcześniej,
wychowawca klasy dostaje gratyfikację, tak, za to, że pełni taką funkcję i w przypadku placówki szkolnej nie ma najmniejszego, w przypadku pracy normalnej nie ma najmniejszego problemu, tak, bo kontaktuje się z uczniami, rozwiązuje ich problemy. Natomiast tutaj takim problemem mogą być na przykład hasła, z czego ja doświadczałem wcześniej bardzo dużo, natomiast scedowanie tej roli na poszczególnych wychowawców klas, proszę Państwa, jak najbardziej może zaowocować tym, że Państwo już, jeżeli chodzi o recytowanie haseł, gdzieś tam Państwo w tym momencie sobie odetchniecie. No i tutaj kolejny element dotyczący spotkań online. Spotkania online możemy globalnie skonfigurować poprzez ten panel administracyjny do samych Teamsów. Także tutaj, proszę Państwa, to jest ta kolejna rzecz, z której możemy skorzystać. I dalej, proszę Państwa, wcześniej mówiłem o uczeniu się przez całe życie, o takich nauczycielach, którzy gdzieś tam odkrywają te elementy dotyczące nowych możliwości, dotyczące Teamsów i proszę Państwa, są to liderzy Office 365 zespołów przedmiotowych. Są w każdej placówce zespoły przedmiotowe i na pewno są nauczyciele, którzy gdzieś tam pracują. Jeżeli są to nauki matematyczno-przyrodniczej, na przykład są nauczyciele, którzy korzystają chociażby z notesu zajęć, gdzie mogą przekazać tą wiedzę dla innych nauczycieli, w tym momencie jak najbardziej tacy liderzy są potrzebni, oczywiście oni gdzieś tam występują w zespołach przedmiotowych i też jak gdyby doradzają, czyli już nauczyciele komunikują się pomiędzy sobą. I ostatni element, bardzo istotny, proszę Państwa, jest to monitorowanie nowości znaczących dla placówki. I tutaj chodzi o te nowości, które się cały czas pojawiają, o te zmiany, chociażby miesiąc listopad przyniósł taką, mogłoby się wydawać taką mało istotną zmianę. Nazwa karty zadania zamieniła się na pracę w aplikacji Teams, proszę Państwa, ale przez pierwsze dwa dni nauczyciele po prostu zarzucali telefonami, ale że gdzie oni mają pracę, gdzie są zadania i proszę Państwa, takie prozaiczne rzeczy są bardzo istotne i na to też trzeba być uczulonym i w tym momencie, gdy widzimy, że następuje taka zmiana, to możemy wysłać na przykład do grupy kadra pedagogiczna czy rada pedagogiczna, jeżeli mamy taką grupę utworzoną, wysyłamy monit, że od dnia dzisiejszego nie ma już prac, a znowu wróciły zadania. Także są takie elementy, na które, proszę Państwa, warto zwrócić tutaj uwagę. I jak sobie radzić, proszę Państwa, dalej ze wsparciem, tak, krok trzeci, czyli tutaj znowu monitorowanie nowości i zmian, jakie się pojawiają w usługach, z których korzysta szkoła, czyli o czym tak naprawdę mówiłem przed chwilą, oraz aktualizacja, proszę Państwa, bazy wiedzy dotyczącej Office 365. Na przykład teraz już od pewnego czasu jest nowy interfejs tej usługi i proszę Państwa, w ramach tego nowego interfejsu są dostępne pewne opcje i być może filmy czy inne źródła, do których odsyłamy, bazują na starym interfejsie i znowu wtedy nauczyciele gdzieś tam mogą mieć z tym problem. I proszę Państwa, ja Państwu pokażę na przykładzie chociażby jednej ze swoich organizacji, w jaki sposób możecie Państwo, bo chodzi mi o ten element, który gdzieś tutaj sobie wpisałem, scedowanie roli resetowania haseł na wychowawców klas, proszę Państwa. Także tutaj będę chciał Państwu ten element gdzieś tam pokazać, jak Państwo prosto możecie z tego elementu skorzystać. Tylko szybciutko zaloguję, proszę Państwa, do swojej jednej z usług Office 365. W tym momencie już jestem zalogowany. Przejdę od razu do panelu administracyjnego, udostępnię Państwu też swój ekran. Także ja dla Państwa teraz udostępnię cały ekran. Mam nadzieję, że Państwo już widzicie mój ekran. OK. Sobie tylko przestawię. Jeżeli coś by się działo, to mam nadzieję, że to zobaczę.
I proszę Państwa, w tym momencie, jeżeli macie Państwo dostęp do panelu administracyjnego, to możecie Państwo też przypisać odpowiednie role dla odpowiednich osób. I proszę Państwa, w panelu administracyjnym usługi Office 365, oczywiście mam nadzieję, że Państwo gdzieś tam korzystaliście z tych ról, mamy bardzo wiele ról, które możemy przypisać dla poszczególnych osób. Jeżeli byśmy przejrzeli sobie te role, to jest taka rola, która nazywa się administrator haseł. To jest bardzo niewielka rola, proszę Państwa, bo to jest osoba, która gdzieś tam resetuje hasła dla wszystkich użytkowników nie będących administratorami i niektórych ról administratora. Czyli bardzo, bardzo prosta rola, którą możecie Państwo teoretycznie przypisać dla różnych użytkowników. Także tutaj jak najbardziej taką rolę można przypisać. W tym momencie wystarczy, proszę Państwa, odszukać danego użytkownika. Oczywiście możemy też to zrobić grupowo, możecie Państwo to zrobić zbiorowo. Wystarczy, proszę Państwa, odszukać danego użytkownika. Ja sobie odszukam danego użytkownika i proszę Państwa, wybiorę takiego użytkownika, któremu chciałbym przypisać. Ten użytkownik ma już przypisaną taką rolę, ale proszę Państwa, nie ma tutaj najmniejszego problemu, gdy wybierzemy użytkownika, dla którego chcemy przypisać właśnie taką rolę, to po wybraniu, proszę Państwa, tego użytkownika na jego koncie w dolnej części macie Państwo zarządzaj rolami. I tutaj, proszę Państwa, jak najbardziej możemy włączyć zarządzanie rolami i w ramach tego zarządzania rolami, proszę Państwa, możemy dodać bardzo prostą rolę, czyli włączamy, że użytkownik ma dostęp do centrum administracyjnego i w ramach tego centrum administracyjnego możecie Państwo ustawić taką bardzo prostą rolę jak administrator haseł. Dla każdego wychowawcy taką rolę, proszę Państwa, możemy włączyć. Po włączeniu takiej roli dany użytkownik będzie już miał dostęp, proszę Państwa, do wyłączania, do ustawiania haseł. Ja się szybciutko postaram jeszcze przełączyć właśnie na tego użytkownika. Dobrze, i teraz zalogujemy się. Także szybko się postaram przełączyć. Proszę Państwa, jedyna rzecz, którą potem trzeba zrobić, to dla użytkownika, który będzie miał taką rolę przypisaną, trzeba zrobić króciutkie szkolenie, tak, żeby ten użytkownik mógł zmienić hasło, musi wejść do panelu administracja. Wchodząc do panelu administracja, będzie miał informacje, będzie miał panel użytkownicy, a jeżeli ma swojego ucznia, to wystarczy, że wpisze tak, imię, nazwisko swojego ucznia. Może danego ucznia odszukać i przy danym uczniu ma ikonkę kluczyka. Za pomocą, proszę Państwa, może zmienić dla danego użytkownika zawsze hasło. Także nie jest to trudne. I powiem Państwu tak, że wychowawcy jak najbardziej są w stanie ten element, proszę Państwa, wykonać. Także ja już szybciutko wrócę do naszej prezentacji. I tutaj, proszę Państwa, to jest właśnie ta część, o której Państwu mówiłem w przypadku wychowawców. Ja już dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Życzę miłego dnia i do usłyszenia. Bardzo dziękuję Panie Rafale. Myślę, że ten temat to ma znacznie wiele więcej wątków i można byłoby jeszcze długo opowiadać o różnych sytuacjach i praktyce działania szkoły. Szanowni Państwo, to był ostatni webinar cyklu dla administratorów w tym roku. Prawdopodobnie będziemy kontynuować w przyszłym. Prosimy szukać informacji na stronach Microsoftu, bo Akademia Cyfrowego Edukatora będzie się rozwijać.
Poza webinarami będzie tam wiele różnych, jest wiele różnych kursów, instruktaży, a także można uzyskać bezpośrednie wsparcie od Zespołu Edukacji firmy Microsoft. Dziś już dziękuję Państwu za uwagę. Życzę Państwu dużo zdrowia i do zobaczenia w sieci na kolejnych wydarzeniach serii Akademia Cyfrowego Edukatora. Do widzenia.